Cześć! Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć trochę o różnych suplementach i substancjach, które polepszają wchłanianie żelaza, dlatego że gdy w odcinku o niskiej ferytynie wspomniałam, że mogłabym zrobić dodatkowy odcinek, to pisaliście w komentarzach, że jesteście chętni i czekacie. W związku z tym zapraszam Was, przeprowadzę Was dzisiaj przez te substancje. Na początku wymienię Wam te substancje, którymi warto się wtedy zainteresować. Oczywiście przy niskiej ferytynie żelazo będzie koniecznością, czy to zwiększone w diecie, czy to z suplementów, czy to z leków, to już zależy od Waszej sytuacji, ale jest ono tutaj jako pierwsze, jak widzicie. Witamina C, witamina E, witamina D, witaminy z grupy B, laktoferyna, probiotyki, kwas omega-3, czy też maślan sodu. Również prace naukowe pokazują, że przyda nam się właśnie kwas foliowy, który jest witaminą B9, kwas cytrynowy, peptydy bogate w takie aminokwasy jak cysteina, czy właśnie witamina A. Dlatego, że to wszystko będzie zwiększało wchłanianie żelaza w jelitach. Coraz więcej badań dowodzi, że podczas takiego stanu właśnie anemii, niskiego stężenia ferytyny, warto zacząć podawać probiotyki. Badania łączą nam tutaj biodostępność i wchłanianie żelaza z aktywnością mikroorganizmów w jelicie i okazuje się, że zjadliwość wielu patogenów, takich niekorzystnych bakterii i nie tylko, które znajdują się w naszych jelitach, jest związana z poziomem żelaza. Tutaj jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że właśnie bardzo często zakażenie pasożytnicze powoduje, że mamy niskie stężenie ferytyny. 10% żelaza z diety jest wchłaniane przez organizm człowieka, a pozostałe 90% jest wydalane z kałem, co właśnie wpływa na równowagę tej mikroflory. I tutaj druga ciekawostka jest taka, że właśnie przewlekłe przyjmowanie preparatów żelaza, szczególnie w takiej dużej ilości, będzie wpływało bardzo niekorzystnie na naszą mikroflorę, będzie wpływało podobnie jak antybiotyk, czyli będzie zabijało nam tę dobrą florę bakteryjną. Dlatego jeżeli bierzesz przewlekle jakieś żelazo, to koniecznie przyjmuj je z probiotykiem. Przegląd systematyczny wykazał, w jaki sposób stosowanie Lactobacillus plantarum 299V pomaga w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza. I właśnie stwierdzono, że ten probiotyk poprawia wchłanianie żelaza niehemowego u takich Europejczyków rasy kaukaskiej, czyli właśnie też u Polaków. Co ciekawe, tutaj u pacjentów pediatrycznych, u dzieci już nie zaobserwowano, żeby to jakoś miało bardzo duży impact pod tym kątem, czyli nie miało to jakiegoś dużego wpływu, ale nadal zalecenia mówią o tym, żeby u dzieci, które cierpią na anemię, które mają problemy z żelazem, podawać probiotyk. Istnieją też dość mocne dane badawcze mówiące, że niektóre probiotyki, tak jak na przykład właśnie Lactobacillus acidophilus czy Bifidobacterium longum, poprawiają wchłanianie żelaza, wpływają pozytywnie na przebieg anemii i ponadto prebiotyki, takie jak gosy, fosy, czyli właśnie takie substancje, które znajdujemy naturalnie też w naszej żywności, zwiększają biodostępność żelaza, zmniejszają też taki destrukcyjny wpływ na mikroflorę jelitową tego żelaza, więc tutaj bardzo ważny wniosek jest taki, że jeżeli właśnie przyjmujecie to żelazo, to poza probiotykiem również przyda Wam się prebiotyk, czyli właśnie różne substancje, które wpływają pozytywnie na rozrost bakterii w naszych jelitach. Kolejnym dobrym pomysłem podczas przebiegu anemii, podczas tego leczenia anemii, jest włączenie witaminy C. Kiedy taką witaminę C brać? Najlepiej wtedy, kiedy jesz właśnie posiłek bogaty w żelazo, dlatego że, tak jak już wspominałam, witamina C zwiększy tego wchłanianie tego żelaza. Jeśli więc na obiad jesz czerwone mięso, podroby, czy tam jakieś strączki, to właśnie dodatek witaminy C może być tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Jakie dawki stosować? Ja polecam mniej więcej od 100 do 300 mg do takiej porcji właśnie obiadowej na przykład. Oczywiście, jeżeli nie chcesz brać suplementu, to nie ma takiej konieczności, możesz zastosować pietruszkę, możesz zastosować grejpfrut, tylko pamiętaj, że niestety sok z grejpfrutem ma bardzo wiele interakcji z lekami. Możesz zastosować kiwi, czy też truskawki, w zależności od preferencji, od tego, co akurat jesz. Jeżeli interesuje Cię temat niskiej ferytyny, to zrobiłam już odcinek o diecie, do którego serdecznie Cię zapraszam. Stwierdzono również, że u kobiet z takim niższym wyjściowym spożyciem witaminy C, interwencja dietetyczna polegająca właśnie na podawaniu oddzielnie żelaza i witaminy C może być skuteczna w poprawie poziomu żelaza, ale nie u kobiet z odpowiednim poziomem witaminy C. Więc jeżeli Twoja dieta jest niedoborowa witaminy C, nie suplementujesz witaminy C, to taka witamina C dodatkowo bardzo może Ci pomóc w kontekście właśnie żelaza. I to jakby wynika właśnie z tego, że osoby z niższym wyjściowym spożyciem witaminy C mogli mieć ten niedobór witaminy C, dlatego każda interwencja,
która zwiększy nam to spożycie witaminy C, będzie tutaj bardzo korzystna. Kolejną bardzo ciekawą substancją jest białko, jakim jest laktoferyna. Laktoferyna jest pozyskiwana z siary, szczególnie bydlęcej, czyli z takiego pierwszego mleka, kiedy to właśnie rodzi się ciele, tak, rodzi się zwierzątko i właśnie mama przez te pierwsze dni, szczególnie 2-3 dni, produkuje siarę, czyli takie najbardziej cenne mleko, bogate w różne związki, które poprawiają odporność, które mają być taką pierwszą ochroną dla właśnie dziecka jej, czy też u ludzi dzieje się to samo, żeby takie dzieciątko, żeby takie zwierzątko mogło przetrwać te pierwsze tygodnie, miesiące, kiedy tej odporności de facto nie ma. Laktoferyna ma bardzo silne powinowactwo do żelaza, zwiększa absorpcję żelaza dzięki temu i może redukować występowanie takich różnych skutków ubocznych podczas suplementacji żelazem, dlatego że właśnie pewnie kojarzycie, jeżeli cierpicie na anemię, czy cierpieliście, że no jednak branie tego żelaza powoduje bardzo często zaparcia, bóle brzucha, jakieś mdłości. W związku z tym taka laktoferyna tutaj też nam pomoże przejść przez to bardziej gładko, można powiedzieć. Prace naukowe pokazują, że przyjmowanie laktoferyny razem z żelazem wpływa lepiej na parametry czerwonokrwinkowe i tutaj nawet o 50% zaobserwowano różnicę, więc jest to naprawdę dużo, niż przyjmowanie samego żelaza. Laktoferyna może być także pomocna w profilaktyce anemii, ponieważ stosowana w pojedynkę pomaga w pobieraniu żelaza z pokarmów, ma pozytywny wpływ na magazynowanie żelaza w wątrobie, można powiedzieć, że zgarnia nadmiary żelaza z jelit, utrudniając dostęp do niego wszelkim patogenom, co właśnie później przedstawia się w lepszych wynikach ferytyny. Tutaj też wiele już prac naukowych potwierdza jej korzystny wpływ na funkcjonowanie naszych mikrobów. Tu chciałam przytoczyć metaanalizę, która właśnie wyjaśnia nam, że my do końca nie znamy tego mechanizmu leżącego u podstaw działania laktoferyny, który wzmacnia właśnie nam to żelazo, tak, wchłanianie tego żelaza. Natomiast no, na pewno taki efekt jest, ciężko powiedzieć jaki, ale jest. I tutaj badania pokazują, że właśnie laktoferyna jest bardzo dobrym uzupełnieniem na przykład siarczanu żelazowego, który często podaje się przy anemii, jeśli chodzi o poprawę parametrów żelaza w surowicy i właśnie poziomu hemoglobiny. Natomiast nie wiemy do końca, jak to wpływa na to wchłanianie żelaza, natomiast potencjalnie tu naukowcy uznają, że może to wynikać z takiego przeciwzapalnego działania laktoferyny i właśnie korzystnego wpływu na stan żelaza. Kolejną cenną substancją są kwasy omega-3. Jeżeli chodzi o leczenie anemii, czy też właśnie niedokrwistości, czy problemy z niską ferytyną, to kwasy omega-3 mogą nam się bardzo przydać, dlatego że działają silnie przeciwzapalnie. A tutaj właśnie bardzo często ten stan zapalny jest też tym czynnikiem, który powoduje, że to żelazo jest bezpośrednio cały czas zużywane. Dodatkowo kwasy omega-3 wpłyną pozytywnie na Twoje serce, mózg, na cały organizm, więc tak czy siak bardzo polecam Ci je brać. I tutaj nie będę przytaczała prac naukowych pod tym kątem, dlatego że to jest bardzo trudne słownictwo i bardzo trudne wyniki, ale jeżeli kogoś to interesuje, to zostawię link w opisie. Kolejną grupą substancji są witaminy z grupy B. Tu szczególnie przy anemii zwróć uwagę na witaminę B12, kwas folowy, czyli witaminę B9 i właśnie witaminkę B6. Tu chcę Wam przytoczyć badania, bardzo krótko. Generalnie podawanie żelaza i witaminki B6 doprowadzało do dłuższej i lepszej poprawy hematokrytu u pacjentów właśnie z podejrzeniem niedokrwistości niż pacjenci, którzy przyjmowali samo żelazo czy też samą witaminkę B6. Dlatego to pokazuje nam, że czy witamina B6, czy witamina B12, czy kwas foliowy są bardzo ważne w kontekście anemii. Trzeba pamiętać o tym, że generalnie witaminy z grupy B są ważną częścią składową mechanizmów krwiotwórczych i my możemy mieć właśnie też anemię chociażby z niedoboru witaminy B12. Powszechnie wiadomo, że brak czy to B9, czyli tego kwasu foliowego, czy to B12 może wywołać anemię. Przy każdej anemii powinno się zwrócić uwagę, czy to właśnie nie jest niedobór też witaminy B12, czy to nie jest niedobór witaminy B9, więc też bardzo Wam polecam takie badanie przy tej okazji. No i ta rola witaminy B6 jest mniej znana, ale też jest ona bardzo istotna. Kolejną, mniej oczywistą, a bardzo ważną witaminą w kontekście anemii i żelaza jest witaminka D3. Tutaj badania co do witaminki D3 pokazują, że właśnie coraz więcej mamy danych na temat
tego, jak witamina D3 wpływa na niedokrwistość, a jak niedokrwistość na witaminę D3. I rzeczywiście ma to związek też ze stanem zapalnym, ma to też związek z hepcydyną, czyli właśnie z takim hormonem, który jest odpowiedzialny za regulację tego stężenia żelaza. I takie kluczowe punkty, o których chciałam Wam powiedzieć, to to, że poziom witaminy D jest dodatnio skorelowany ze stężeniem hemoglobiny, czyli im wyższe stężenie D3, tym wyższe stężenie hemoglobiny. A wiecie, każda osoba, która boryka czy borykała się z anemią, że hemoglobina jest kluczowa w tym kontekście. Jeżeli chodzi o mechanizm leżący u podstaw tego związku, to on właśnie przede wszystkim obejmuje obniżenie się tych cytokin prozapalnych, czyli bardzo krótko mówiąc stanu zapalnego, tak? Przez to, że witaminka D3 obniża stan zapalny, to też bardzo pozytywnie wpływa właśnie na to, ile tego żelaza nam zostaje. No i witamina D3 może być taką przyszłą opcją leczenia niedokrwistości, szczególnie takiej zapalnej, ze stanem zapalnym, z jakąś chorobą autoimmunologiczną czy chorobą przewlekłą, ale tu potrzebne są dodatkowe badania, aby dokładniej określić, jaka jest ta skuteczność, jakie możemy tutaj dawki stosować i tak dalej. Natomiast jest to temat bardzo ciekawy i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście też witaminkę D3 przy kuracji takiej anemii, przy leczeniu niedokrwistości zastosowali. Generalnie witamina D3 podstawa dla każdego przez cały rok. O tym zresztą już też mówiłam nie raz, nie dwa. W temacie niedokrwistości czy niedoboru żelaza może Wam się też przydać taki związek, jakim jest maślan sodu. Maślan sodu to taki krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy, który naturalnie wytwarzają Wasze bakterie podczas produkcji właśnie z tego, jak dacie pokarm, czyli jak włożycie do swoich jelit przez jamę ustną jakiś prebiotyk, jakim jest na przykład inulina, fosy, gosy, czyli generalnie warzywa, owoce, orzechy, które są właśnie źródłem błonnika, to Wasze bakterie zaczynają produkować kwas masłowy, a ten kwas masłowy świetnie dokarmia właśnie Wasze kostki jelitowe, jest taką, można powiedzieć, karmą takim też świetnym, nawet nie wiem jak to powiedzieć, tak wyściela te jelita i to powoduje, że też szybciej i lepiej wchłoniecie żelazo, więc generalnie nie ma jakichś bardzo dobrych badań na ten temat, że maślan jakoś tam fantastycznie zwiększy wchłanianie żelaza, ale mogę Wam powiedzieć, że na pewno wpłynie pozytywnie i też generalnie maślan Wam polecam. Mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę Ci tutaj otworzył nową wiedzę, że pokaże Ci, że są różne substancje, które mogą pozytywnie wpłynąć na Twoje stężenie ferytyny i żelaza, dlatego jeżeli ich nie znałeś, nie wprowadziłeś do tej pory, to zachęcam do tego, żeby sobie popróbować, potestować i zobaczyć, co na Ciebie działa. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, zostaw komentarz, co chciałabyś oglądać w następnych odcinkach, no i zachęcam do oglądania.